racji czegoś. Niż następny miał być przewrót. Nieważne. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że to jest pewien przełom i pewna zmiana. To miało to symbolizować. I teraz tak. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie pewne rzeczy, ale ty powiedziałeś, że to jest trudne, że nie dasz rady sobie, nie jesteś w stanie tego zrobić. To chodziło o pewne nowe rzeczy, pewne przełomy. Ale jeśli odpowiesz wiarą i zrobisz ten krok tak naprawdę, to zajdą zmiany w twoim życiu, będzie przełom, tak jak tutaj nie udało mi się, tak? Chodziło o to, żeby zrobić tego fikołka. Natomiast na zewnątrz to będzie wyglądało, że to jest mały krok, że to właściwie jest niewielka zmiana, jeden krok. Ale wewnątrz ciebie to jest obrót o 360 Amen. Stopni, tam się coś po prostu zmienia. Więc to jest taka Boża zachęta dla ciebie, weź Amen. Się. Amen. Amen. To był proroczy gest. A natomiast w środę miałem przyjemność widzieć, jak podczas namaszczenia po prostu człowiek fiknął takiego fikołka. Jeszcze nie widziałem. W środę.